Ale ze mną Bobby, który już jutro wystąpi w turnieju, nie przybije za dobrze tej. Bobby, co tam się stało między tobą a rywalem, że postanowiłeś go popchnąć? Puściły mi trochę nerwy, emocje się sięgnęły górą, ale jest wszystko dobrze. Skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć udział w turnieju The War? Powiem ci szczerze, że dowiedziałem się 2 dni przed galą. Przejąłem wyzwanie. Zadzwonił do mnie Denis, zaproponował mi. Początkowo nie chciałem, bo nie jestem przygotowany na tyle, ile powinienem być, ale jestem, wyjdę, zrobię swoje. Widziałem, że tam jeszcze jakiś ostatni sparring był z Kornikiem w Piasecznie. Jaka jest w ogóle twoja historia trenowania sportów walki? Boksowałem trochę, delikatnie kopałem, ale przeważnie to boks za młodych lat. Tutaj też będą uderzenia głową i łokcie chyba, jeśli się nie mylę. Czy miałeś styczność z takimi technikami? Miałem na ulicy. No dobra, i w ogóle ostatnio to dość byłeś popularną osobą w internecie, bo to chyba ty stoisz za zabraniem Ferrariemu pucharu. Frajeremu. To ja. Ale co tam się w ogóle stało? Jak do tego doszło, że on stracił ten puchar, bo wiesz, pojawiło się na Instagramie to nagranie, w którym pokazujesz, że masz puchar i że on musi, nie wiem, wpłacić chyba na chore dzieci, chyba z tego co pamiętam, i w końcu chyba tego pucharu nie odebrał. Akcja wydarzyła się w hotelu. Ja nie jestem typem człowieka, żeby zaczepiać go. Chodził, cały czas prowokował. Zapytałem się go, co się na mnie tak patrzy. On coś się rzucił, ale akurat padł tym razem nie na tego, co trzeba, i szybko pokazałem mu, gdzie jego miejsce. Pogoniłem go jak szmaciarza. Uciekł, zabrałem mu ten puchar, a on wysłał swoją mamę, żeby mu ten puchar odebrała. No kurwa, wstydziłby się, w ogóle wstydu nie ma, ani honoru. I co? A, i na cel miał wpłacić 10 tysięcy złotych. Tak się wychwala, że on takie miliony zarabia. Powiedziałem, żeby wpłacił na chore dzieci, na nowotwór. I zwrócę mu ten puchar. Nie zrobił tego. Ja na dniach wstawię to na jakąś aukcję i ja wpłacę te pieniążki. A sprawa w ogóle jest już wyjaśniona, czy to dalej jest w toku? Byłem ostatnio na konferencji Fame. Szliśmy do restauracji, on od razu palcem na mnie wskazał na ochronę, żeby mnie wyprowadzili. Ci się rzucili na mnie, nawet nie wiedziałem, o co chodzi. No co, on stał taki obstrany, pocisnąłem z nim i słowem się nawet nie odezwał. Teraz już się nawet na gali nigdzie nie pokazuje, bo chyba obawia się. No na Prime go nie było z tego, miał być w narożniku mojego rywala. A powiedz mi, to w końcu cię wyprowadziła ochrona wtedy z tego Fejmu? Tak, wyprowadzili mnie. No dobra, i powiedz mi tak, rywal England, gabarytowo niezbyt duży, ale słyszałem o nim, że coś nie coś potrafi. Czy ty o nim coś słyszałeś? Nie, nic nie słyszałem. Ja powiem ci, że nawet nie miałem kiedy o nim usłyszeć, bo 2 dni temu dowiedziałem się o tej gali. Tacy mali są niebezpieczni, no pewnie, że tak. Tu nie są jakieś zwykłe chłopaki, tylko całe życie ćwiczą, także może być ciekawie. No to cóż, pozostaje mi tylko życzyć jutro powodzenia i miłej zabawy w klatce. Dzięki.